Cześć, dzień dobry w poniedziałek, nowy tydzień. Czuję się troszeczkę lepiej, lekko zakatarzony, ale jakoś tak mam całkiem sporo energii. Nie wiem, może trochę to, że weekend spędziłem w taki niestandardowy sposób i też zacząłem się bawić czymś nowym. Dałem dość dobrze zregenerować się w mojej głowie i kurczę, może to zadziałało. Kto wie. Natomiast wchodzę w ten tydzień właśnie z taką fajną, pozytywną energią i vibe'em. Mimo tego, że już odczuwam fizyczne zmęczenie, jednak przydałby się urlop, to jednak pogoda też nie zachęca do tego, żeby myśleć o tym urlopie, także nie ma tego złego. Poczekam, aż będzie cieplej i wtedy będzie okazja, żeby trochę odpocząć. Także tak, dzisiaj dzień bez spotkań, tak wyszło. Natomiast nadrabiam gdzieś tam jakieś pootwierane procesy sprzedażowe, follow-up do klientów i już dostaję całkiem ciekawe odpowiedzi związane z tym, że tak, jasne, oczywiście, będziemy dalej gadać. Gdzieś tam się poprzesuwały niektóre procesy decyzyjne, natomiast co do zasady najważniejsze jest to, że mamy całe mnóstwo naprawdę mega zajebistych tematów otwartych i mam nadzieję, że część z nich wejdzie i będziemy mieli kolejnych wspaniałych klientów na pokładzie, Także tak, a za chwilę zbieram się do biura, żeby robić dalej onboarding Claudii, no i jednocześnie też ustalać już pewne jakieś dodatkowe rzeczy na żywo. Do usłyszenia później. A właśnie puściłem kolejną serię e-maili do klientów, follow-upy, jakieś tam przypominajki, jakieś też różne prośby związane z tym, żeby no, napisali po prostu, dlaczego postanowili wybrać inną ofertę. Także typowy dzień w pracy, natomiast to, co jest niesamowicie takie podbudowujące, to jakich mamy świetnych klientów, że mimo tego, że właśnie z wieloma mamy podpisywane różnego rodzaju NDA-ki, które nam niestety zabraniają o mówieniu publicznie o naszej współpracy, to dzisiaj też dostałem kilka razy zgodę na to, żeby przekazać numer telefonu, adres mailowy do nowych potencjalnych klientów, aby mogli uzyskać referencje właśnie od tych istniejących, że mimo tego, że nie możemy oficjalnie omówić o tej współpracy, to możemy się dzielić właśnie takimi referencjami telefonicznymi i, no i nasi klienci są z nas niesamowicie zadowoleni, bardzo nas lubią i bardzo chętnie nas rekomendują innym, także to jest niesamowite, bardzo się cieszę. No bo to pokazuje, że robota, którą robimy, jest potrzebna, że to, co robimy, robimy dobrze i że tak naprawdę no, w jakimś tam stopniu znamy się na tym, co robimy, także cieszę się, bardzo fajnie. No dobrze, a w jaki sposób w takim razie można spowodować, że nasi klienci będą nas uwielbiali, że będą nas polecali, że będą chętnie rekomendowali nas innym potencjalnym klientom. Oczywiście sposobów i metod jest całe mnóstwo, natomiast chciałbym poruszyć takie trzy główne elementy, które dla mnie stanowią absolutny trzon, fundament mojego działania. Mianowicie, pierwsza kwestia to jest w trakcie jeszcze takiego pierwszego kontaktu, później całego procesu sprzedażowego, bycie uczciwym, bycie takim godnym zaufania, bycie dobrym człowiekiem, który nie manipuluje, nie kombinuje, nie kręci w żaden sposób, nie daje odczuć, że to, co mówi, jest nie do końca szczere, albo że gdzieś tam próbuje naginać rzeczywistość, kłamać, czy cokolwiek innego robić tylko po to, żeby pozyskać takiego klienta. Kilkukrotnie już mieliśmy takie sytuacje, w których zgłaszała się firma, która po całym procesie sprzedażowym wracała do nas z feedbackiem i mówiła, kurczę, że z nami rozmawia się super, ponieważ gadając z konkurencją, często odnosili wrażenie, że konkurencja nie traktuje ich poważnie, bo na przykład są za małą organizacją i dało się to odczuć, że byli traktowani jako ktoś mniej ważny, mniej istotny, tylko dlatego, że zostawi mniej pieniędzy, albo w drugą stronę, gdzie konkurencja dawała odczuć, że tak bardzo im zależy na domknięciu tego deala, bo to jest jakby kolejny klient do odhaczenia na jakiejś tam checkliście, że wow, udało się pozyskać. I kurczę, to tak nie powinno wyglądać. My podchodzimy do każdego indywidualnie, ale jednocześnie z takim samym nastawieniem, z takim samym podejściem, jeśli chodzi o poziom tak naprawdę informacyjny, o zaufanie, o otwartość z naszej strony i niezależnie, czy ja rozmawiam z firmą, która zatrudnia 30 pracowników, czy 300, czy 3000, czy jakąkolwiek inną liczbę, zawsze ci ludzie w tych firmach są przeze mnie traktowani w taki sam sposób. I oczywiście ten taki sam sposób jest w
odpowiednio, że tak powiem, wywindowany, tak? Tutaj chodzi o to, żeby zachowywać możliwie jak najwyższe standardy, żeby ci ludzie czuli się dobrze, żeby czuli się zaopiekowani, natomiast nie robię żadnego wartościowania, że ktoś, kto jest z firmy zatrudniającej, nie wiem, 3000 czy 30 tysięcy pracowników, jest dla mnie dużo ważniejszy niż ten, który zatrudnia raptem 300, ponieważ i ten jest dla nas klientem, któremu my chcemy realnie pomóc, którego chcemy realnie wesprzeć. Także z mojej perspektywy tym najważniejszym obszarem jest taka zwykła ludzka uczciwość, otwartość, takie zachowanie, żebyśmy byli godnymi zaufania partnerami w tej rozmowie i żadnego matactwa, żadnego kręcenia, żadnej manipulacji. Ponieważ jeżeli chociaż raz postąpi się w ten sposób, to już może być tak, że po prostu nam wejdzie trochę w nawyk tego typu zachowanie, ponieważ tu się udało ugrać, to może i kolejnym razem się uda ugrać, tutaj ściemnię, tu nie dopowiem prawdy, tutaj ukryję, zatuszuję jakiś fakt i później wychodzi właśnie na to, że niby jest dobrze, ale ostatecznie klienci czują, że coś tam kurde nie gra, to coś ten człowiek jest nie za bardzo godny zaufania. I oczywiście można też powiedzieć, że tak wygląda w większości przypadków sprzedaż, że sprzedawca jest w stanie naobiecywać złote góry, a później na etapie delivery okazuje się, że to wcale nie były złote góry, tylko żółte i nie góry, tylko wydmy. Natomiast w naszym przypadku tak naprawdę w 99% przypadków to, co obiecujemy, to, co deklarujemy, jest tym, co otrzymuje klient. W tym 1% przypadków to są faktycznie takie sytuacje, żebym powiedział, bardzo wyjątkowe, kiedy klient po prostu troszeczkę inaczej zrozumiał to, co żeśmy przedstawiali i okazywało się później, że miał jednak nieco inne, odmienne oczekiwania w stosunku do rzeczywistości i to też jest okej. My nikogo przecież na siłę nie trzymamy, nie wiążemy umowami tylko po to, żeby ten ktoś miał później utrudnione odejście od nas. Jeżeli komuś się nie podoba, ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z usługi po prostu wtedy, kiedy rzeczywiście jakby jest pewien swojej decyzji. Drugi element jest związany już po prostu z takim pogłębianiem relacji, z zacieśnianiem tej więzi biznesowej. Mam tutaj na myśli sytuację taką, że teraz budując tą sprzedaż przez ostatnie już ponad 2 lata w firmie, odbyłem takich spotkań na żywo, face to face, sprzedażowych z klientem, prawdopodobnie 5, może 10 maksymalnie, ponieważ wszystko się przeniosło do online'u. Natomiast mimo to staram się i tak podtrzymywać te relacje i pogłębiać te relacje. Jeżeli mam możliwość, bo klient jest z tego samego miasta, jadę spotkać się na kawę, jadę poznać się na żywo. Jeżeli wymieniamy się umową w wersji papierowej, klasycznie, jadę z tą umową do klienta po to, żeby się spotkać, poznać, porozmawiać w trochę innej formie niż na Teamsach, Micie, Zoomie, czymkolwiek innym, gdzie rozmawialiśmy wcześniej. To pozwala mi zbudować dużo lepszą relację, często również przejść na taki trochę inny poziom tej zażyłości, właśnie w związku z tym, że już przyjeżdżając nawet na tą kawkę do biura, jestem w stanie też już a to jakiś small talk uskutecznić, a to troszeczkę inaczej też podyskutować na różne tematy dookoła. Nie muszą to już być kwestie tylko i wyłącznie związane z celem mojej wizyty w tym miejscu i to też bardzo fajnie buduje taką relację, pogłębia to wszystko, klient czuje się, że rzeczywiście jesteśmy partnerem, a nie zwykłym dostawcą, także to jest bardzo istotny element, który w naszym przypadku działa bardzo dobrze. No, w sytuacji, kiedy klient jest gdzieś z jakiegoś odległego miasta, jest nam totalnie nie po drodze, nie jesteśmy w stanie jakkolwiek go odwiedzić, to również tutaj cały czas staramy się podtrzymywać kontakt, dzwonię, pytam, ale tak szczerze, autentycznie, co tam słychać, jak sobie radzą i tak dalej, tylko i wyłącznie po to, żeby po pierwsze przypomnieć o sobie, powiedzieć: hej, my tu jesteśmy po to, żeby was wspierać, jesteśmy tutaj po to, żeby w razie co też pomóc w realizacji jakichkolwiek innych wyzwań, jakie macie, czy rozwiązaniu jakichkolwiek problemów, z którymi gdzieś tam się borykacie. I to działa bardzo fajnie, z wieloma klientami jesteśmy w takich zażyłych relacjach, łącznie z tym, że niektórzy nawet nam mówią otwarcie, że chętnie by u nas pracowali, w ogóle patrząc na to, w jaki sposób my działamy, także to jest kolejny plus. Wielu klientów też nam mówi otwarcie, właśnie nawiązując do tego poprzedniego punktu, że mając porównanie, zdecydowanie wolą nasze ludzkie podejście, a nie takie stricte biznesowe, wiecie, jak rekiny biznesu, które przychodzą i tam
robią wielkie deale. No fajnie jest robić wielkie deale, ale jednocześnie dużo fajniej jest je robić też, jeżeli robimy to z taką autentyczną troską o klienta, o jego dobro, o to, żeby dać mu możliwie jak najwięcej wartości, a nie tylko i wyłącznie wystawić możliwie jak najwyższą fakturę. Także to jest kolejny element, który tutaj gra niesamowicie dobrze. No i już trzeci element, który również bardzo dobrze się sprawdza, to jest takie over delivery, które w naszym przypadku jest rzeczą naturalną, czyli mówiąc w dużym skrócie, oferujemy klientom więcej niż to, za co zapłacili. I mam tutaj na myśli nie to, że my robimy jakąkolwiek pracę po godzinach, czy nie wiem, wykonujemy całe mnóstwo naszej pracy za darmo, tylko po prostu dostarczamy klientom więcej niż to, na co się umówiliśmy, ponieważ no, taki mamy styl działania. Tak? Jeżeli klient dostaje od nas jakiś pewien zakres usług w ofercie i wie, czego się po nas spodziewać, to mimo wszystko i tak przeważnie dostanie coś więcej, bo dostanie jakiś jeszcze dedykowany feedback, a to dostanie jeszcze jakąś rekomendację z naszej strony, a to dostanie jakieś wsparcie, a to opiekun klienta zadzwoni i dopyta o pewne potrzeby, jeżeli trzeba będzie, to jeszcze przy okazji zaoferuje jakieś dodatkowe wsparcie w obszarach, w których okaże się to konieczne. No generalnie staramy się wychodzić bardzo proaktywnie z różnego rodzaju propozycjami, które mamy wobec naszych klientów i wobec tych konkretnych ludzi, z którymi rozmawiamy, ponieważ nasza proaktywność objawia się nie tylko na poziomie współpracy firma-firma, ale również na poziomie takiej współpracy typowo ludzkiej między nami, osobami, które się kontaktują z klientem, sprzedawcami, czy później customer success, a konkretnym panem lub panią z działu HR, z zarządu, z jakiegokolwiek innego departamentu, działu, zespołu, zależy od organizacji, od jej skali, z którym się kontaktujemy, ponieważ pamiętajmy o tym, że interesy ludzi też są bardzo ważne, żeby je odpowiednio zaadresować, żeby wspierać tych ludzi. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w stanie komuś pomóc, mam tutaj na myśli nawet to, że dzięki naszym jakimś tam dodatkowym informacjom i insightom, ten ktoś zdobędzie w miarę szybko fajne, wartościowe właśnie informacje, które będzie mógł przekazać dalej, to on zaplusuje w oczach swoich przełożonych czy swoich kolegów, co pozwoli mu poprawić też w jakiś tam sposób swoją pozycję, bądź mu uwiarygodnić, albo po prostu pokazać, że jest naprawdę dobrym pracownikiem, który potrafi zdobywać różne ciekawe, wartościowe informacje, a jednocześnie nie musi mówić wprost, że to jest od nas. Tak? To my tutaj jakby próbujemy być troszeczkę takim wsparciem merytorycznym w obszarach, w których na przykład szef czy szefowa HR-u czują się niepewnie, tak? Bo na przykład mogą nie mieć odpowiedniej wiedzy, mogą nie mieć odpowiednich informacji, albo być może je mają, ale potrzebują jeszcze takiego double check właśnie związanego z tym, że są te informacje potwierdzone przez specjalistów. Także w ten sposób również podchodzimy do tego. W ogóle proaktywność jest jedną z naszych wartości firmowych, którymi się kierujemy i generalnie staramy się działać właśnie w takim modelu, żeby nie działać reaktywnie. Tam, gdzie jest to możliwe, próbujemy proaktywnie i faktycznie bardzo super to działa, czy to w stosunku do potencjalnych klientów, istniejących klientów, czy siebie wzajemnie, czy w stosunku do kandydatów o pracę u nas, do kogokolwiek. Także bardzo polecam w ogóle takie proaktywne podejście do życia. Daje ono na pewno dużo więcej kontroli nad tym, co robicie, w jakim kierunku się rozwijacie, aniżeli takie oczekiwanie na to, co los przyniesie i później zamartwianie się, że jest nie tak, jakbyśmy chcieli. Także tak, to jest taki elementarz trzech podstawowych obszarów, które z mojej perspektywy, zarówno jako szefa sprzedaży na cały region tutaj Polski, ale również osoby, która tą sprzedaż operacyjnie jeszcze wykonuje, są absolutnie niezbędnym takim minimum. To są rzeczy, bez których nie jestem w stanie przeprowadzić ani żadnej rozmowy sprzedażowej, ani domknąć dealu, ani później też w jakiś tam sposób nie podtrzymywać tego kontaktu z klientem. Dla mnie to są naturalne elementy. Również tego samego oczekuję od naszych sprzedawców i staramy się tutaj poprzez takie działanie led by example pokazywać, że naszą przewagą jest to, że my wychodzimy autentycznie z takim sercem na dłoni do klienta. Nie jesteśmy maszynami, nie jesteśmy jakimiś kurczę cyborgami biznesowymi, którzy po prostu odcinają kolejne kupony, czy tam gdzieś zaznaczają sobie kolejne czeki na czekliście, że ok, odhaczone, ok, target zrobiony, ok, klient pozyskany, cokolwiek innego.
To wszystko to są efekty uboczne naszych działań. I myślę, że w tym tkwi nasza siła, nasza wartość, nasza przewaga. I kurczę, myślę, że właśnie na tym polega piękno prowadzenia biznesu. Każdy może go robić wedle własnych potrzeb, własnej wizji, wedle własnego jakiegoś sposobu postrzegania świata i rzeczywistości. My od samego początku stawialiśmy na taki bardzo ludzki wymiar prowadzenia naszego biznesu i zbieramy tak naprawdę owoce tego wszystkiego, co przez ostatnie już ponad 2 lata żeśmy realizowali, i to jest super. To jest taki obszar, z którego myślę, my wszyscy tutaj jako founderzy jesteśmy niezwykle dumni, bo właśnie to pokazuje, że obraliśmy dobry kierunek, robimy to w dobry sposób i z dobrymi ludźmi dla naprawdę super, świetnych klientów. Także tyle na dzisiaj, do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!